Cześć, ja nazywam się Paweł Kuzia, a w tym cyklu przedstawiam swoje ulubione aplikacje na Androida w tym miesiącu. Marcową listę otwiera przeglądarka internetowa Kiwi. Jest to świetny zamiennik Chroma, bazuje na tym samym silniku, wygląda prawie tak samo, ale jest bogatszy o kilka interesujących funkcji. Po pierwsze jest tryb jednoręczny. Pamiętacie system operacyjny Windows Phone? Tamtejsza przeglądarka internetowa posiadała pasek adresu na dole. Taką opcję ma również Kiwi. Ekrany są coraz większe, a interfejsy nie doganiają ich, przez co albo musimy obsługiwać telefony dwoma rękoma, albo narażać się na upuszczenie swojego drugiego kawałka szkła. A co jeśli link, w który chcemy kliknąć, jest poza naszym zasięgiem? Tutaj mamy kolejne rozwiązanie. Jednym przyciskiem możemy ściągnąć stronę w dół do połowy ekranu, tak jak w trybie jednoręcznym na iPhone'ach. Do tego wszystkiego dochodzą blokowanie reklam, obsługa rozszerzeń oraz tryby nocne, przyjazne dla naszych oczu i baterii. A skoro jesteśmy już przy czarnych motywach, to następną pozycją na liście jest Swift Installer. Wymagająca ruta aplikacja dodająca OLEDową ciemność do całego systemu Android i wielu aplikacji, które domyślnie takiego trybu nie posiadają. Stale rosnąca i aktualizowana lista aplikacji to szczególny atut. Dzięki niej mam na przykład czarny sklep Play, czarnego Gmaila, czarnego Twittera, czarnego YouTube'a, czarnego Netflixa i wiele innych. A jeżeli to mało lub nie chcecie konkretnie czerni, a innej barwy, bez obaw. Aplikacja pozwala również na pełną personalizację koloru tła, akcentu i ikon paska statusu. Jeżeli chodzi o minusy, to główny wynika już z samej natury aplikacji. Bazuje ona na nakładkach instalowanych nad aplikacjami, które obsługuje. Jeżeli jesteście maniakami aktualizacji i instalujecie nową wersję Instagrama, gdy tylko się takowa pojawi w sklepie, to może być to problematyczne, gdyż po każdej takiej aktualizacji twórcy muszą dodać obsługę nowej wersji, co dotyczy większości aplikacji. Dlatego też ja mam aktualizacje automatyczne wyłączone. Zostając przy ekranie, Velis Auto Brightness to kolejna obowiązkowa aplikacja na moim telefonie. Jak sama nazwa wskazuje, automatycznie dostosowuje jasność ekranu. Tylko że to potrafi już Android sam sobie. Dlaczego więc używam tej aplikacji? Otóż pozwala ona na personalizację krzywej, na podstawie której telefon będzie dopasowywał jasność podświetlenia do otoczenia. Poza w pełni własnym ustawieniem, program daje nam do wyboru również kilka predefiniowanych, dedykowanych dla różnych rodzajów wyświetlaczy, a także szeroki wachlarz ustawień dodatkowych, takich jak szybkość reakcji na zmianę oświetlenia, minimalny poziom zmian czy wyłączenie funkcji automatycznej jasności dla wybranych przez użytkownika aplikacji. Dajmy na to, jeżeli oglądając Netflixa nie życzymy sobie zmian w jasności, to wystarczy zaznaczyć tę aplikację na liście i już. Podświetlenie będzie zablokowane na pozycji ustalonej przez użytkownika. Nowe technologie i nauka na temat zdrowia człowieka idą ze sobą w parze, na przykład w przypadku badania snu. Tutaj pojawia się aplikacja Sleep as Android. Długo już rozwijana apka do monitorowania naszego snu, pomagająca nam stać wypoczętym. Używam jej z powodzeniem od kilku lat. Główna funkcja to budzik. Nie włączający się o dokładnej godzinie, a gdzieś przed tym czasem w fazie snu płytkiego, przez co nie wyrywa nas ze snu jak pianie koguta, tylko łagodnie wybudza. Aplikacja na bazie odczytów z akcelerometru monitoruje to, jak śpimy, nagrywa nasze chrapanie i może mu przeciwdziałać, odtwarzając dźwięki. Posiada też funkcję kołysanki wyciszającej się automatycznie, gdy zaśniemy i pogłaśniającej, gdy się przebudzimy w nocy. Ze swojej strony polecam szczególnie radia z elektronicznymi ambientami. Dodatkowo, sam budzik to też kolejny mocny punkt. Jeżeli do wstania potrzebujecie listy kilkunastu alarmów co dwie minuty, to ta funkcja jest dla Was. Aby wyłączyć budziki, bowiem trzeba się w wypadku sleepa trochę postarać. Do wyboru mamy kilka kapczy, m.in. równania matematyczne, skanowanie kodu QR, szeroki uśmiech do aparatu, kilka obrotów dookoła własnej osi, czy nawet zwyzywanie telefonu za to, że przerywa nam błogi sen. Ja po kilku tygodniach używania matematyki do wyłączenia budzika okazałem się matematycznym geniuszem i ponownie zacząłem zasypiać, więc polecam zmieniać co jakiś czas kapcze lub wybrać funkcję losowej. Sama aplikacja współpracuje z dostępnymi na rynku opaskami sportowymi i smartwatchami. Ostatnie na liście jest Bouncer, którego funkcja jest bardzo prosta. Odbierać aplikacjom uprawnienia, gdy ich nie potrzebują. Jeżeli nie chcecie, by apki Facebooka miały dostęp do mikrofonu, nic bardziej prostego. Dzięki Bouncerowi każdorazowo, kiedy Facebook będzie chciał wykorzystać mikrofon, będzie nas musiał ładnie poprosić, po czym po wyjściu z aplikacji uprawnienia te straci. Tyczy się to wszystkich aplikacji i uprawnień i jest dowolnie konfigurowalne. I to by było na tyle w tym miesiącu. Linki do wszystkich aplikacji znajdują się w opisie filmu wraz z aktualnymi cenami w wypadku programów płatnych. By nie przegapić kolejnych materiałów, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.